cześć, witajcie arpiraci w czwartym odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Oh yeah! Dobra, skoro już tu jesteśmy, to może tak wykonamy sobie jeszcze zlecenie zabójstwa, zanim zaczniemy misję. Mamy tu niedaleko akurat, a czemu by nie? Wróciły nasze zlecenia zabójstw, ognisko na plaży, korsarz pracujący dla templariuszy jako paser ma się ponoć ukrywać gdzieś w ubogiej dzielnicy Hawany. Odszukaj go i zabij. Nagroda 1000 R. Unikaj walki 500. Aha, czyli jeżeli unikniemy walki, dostaniemy podwójną pensję, jeżeli będziemy walczyć, dostaniemy tylko połowę tego, co nam mają całość wydać. Dobra, przyjmujemy zlecenie. Nie dość, że wrócili do tego, to jeszcze ją ulepszyli. To jest coś. Okej. A, teraz trzeba zaznaczyć na mapie cel do zabicia. Okitoki. Dotrzyj w miejsce położenia celu. Okej. Uratujemy jeszcze piratów przed tym wcześniej. Wow, co to było? Takie dziwne artefakty. Dobra. Giniesz. Dobrze. Chcę cię już uratować. Nie ma za co, nie ma za co, kamracie. Dlatego rekrutuję coraz więcej ludzi do walki ze złem i niesprawiedliwością. Okej, ruszamy tam. Wow. Okej, to było dobre, Kenway. Ale wiesz, mamy tutaj do zabicia jednego idiotę. Zajebiście. Kolejny bug. Nieważne, nie było tego. Okej, mamy tam nasz cel. Co my takiego pożytecznego zrobimy? Aha, unikaj walki. Możemy do tego jeszcze wykorzystać tancerki, żeby po prostu nie odkryć swojej osobowości. Najmujemy tancereczki. Może jeszcze włączymy wzrok orła. Proszę bardzo. Teraz musimy unikać, wiecie, konfliktu. Dlatego sobie idziemy tutaj. Nie wiem, czy się panienki przyciśniecie. LOL! Co to było? Jakie dziwne. LOL. Bugi w tej grze też są zaskakujące. Okej. Co my takiego mamy? Okej. Widzę, że jednak nie mamy nic takiego przydatnego, dlatego wykorzystamy takie cudo jak zabójstwo przy tancerkach. Zajebiście. Teraz sobie możemy stąd uciec bez podejrzeń. Zajebiście. Wykonaliśmy jedno z kilku zleceń zabójstwa. Coś się panienki pogubiły. Może lepiej stąd będziemy uciekać. Ciebie olewam, kobieto, bo już mi jesteś niepotrzebna. Okej, kierujemy się do misji. Czas najwyższy w sumie. O ile jeszcze coś zrobimy ważnego, zobaczymy zresztą. Wow. Okej. Trzeci odcinek już tam wysłałem. Dzisiaj wam wyślę jeszcze jeden. Mi to by byłoby na tyle, bo nie chcę też spamić za bardzo tymi odcinkami. A dwa na dzień z Assassin's Creed'a to już jest wystarczająco dużo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc cieszcie się to, co tutaj wam wysyłam. Nie martwcie, nie martwcie mi, że są spadki FPS-ów. Zawsze mogło być gorzej. Okej. No, kolejne zlecenie zabójstwa. A skusimy się, wiesz? Nie ma sprawy, możemy się skusić na kolejne zlecenie. Im więcej kapuchy uzbieramy, tym nas będzie bardziej stać na ewentualne odnowienia, wzmocnienia.
Podobno jeden z templariuszy odwiedza właśnie Havanę z zadaniem ubicia interesu, który ma wielkie znaczenie dla zakonu. Odszukaj go i połóż ten kres jego planom. Transport prochu. Dobra. Przyjmujemy zleconko. Wykonamy je i od razu ruszamy na misję. Okej. Tu mamy cel do zabicia. No trochę daleko. Więc wiecie, trzeba będzie się trochę jakby pośpieszyć z... Najlepiej jak będę chodzić pieszo, będzie szybciej i sprawniej. Ale jeżeli też będę parkury robił, to mi nie zaszkodzi to w sumie. Dobra, biegniemy. Tak będzie szybciej. Jak będę sobie biegł. O, pięknie, skacz. O, lubię jak ty te parkury robisz. Dobrze. Okej, jesteśmy już tutaj w tym miejscu. Wow, to było dziwne. Odszukaj swój cel. Okej. Trzeba włączyć do tego nasz wzrok orła. Wzrok orła włączaj, a nie. I tu jakieś cuda robisz. O kurde. O, tam jest. Widzę go. Nie krępujcie się, panowie. Okej, tam mamy naszego frajera. A ja już chyba wiem, co zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego trzeba wykorzystać to. Dobra. Teraz trzeba pływać w ukryciu, żeby te dekle nas nie wykryły. Bo inaczej będziemy mieli przesrane. Kurde, trochę zaraz mi powietrze zabraknie. O. Okej, tu mamy nasz cel. Nie wiem, co on tu porabia. Zaś. O kurde. Chyba się już skapnął. No chodź tu. Co się tak boisz? Co się tak boisz? Poszedł już sobie. A ten idiota się jeszcze nie ogarnął, widzę. Dlatego będę musiał już mu położyć kres. Kres jego żądaniom. Planom, żądaniom. O cholera. Uważaj. Znowu jeszcze cię wykryją. Okej. Wow. Kurde. Zajebiście. Kurde, chodź tu. Zrobię to. No odejdź, Hiszpanie durny. Mam do zabicia cel. Jeb, pięknie. Go down to the water, bitch. Tak, dobra, może już tu idziemy. Uciekniemy im. Doskonale. Uciekamy im teraz. Co prawda to było oczywiście na chama zrobione. Jeżeli chodzi o tę końcówkę podwójnego zabójstwa. Dobra, ukryj się tutaj na tych siankach. No, idiotów już zgubiliśmy. Hiszpanie mają nas w dupie. O, z wyjątkiem jednego imbecyla, który nas prawie tutaj wykrył. Ale miał pecha. I to już jest jego problem, nie mój. No szybciej, kanalie. Ja tu muszę biec po misję. Nie mam czasu na wasze... Kurde, kolejny się doczepił. Mało was tu jest. Doprawdy. No please, bitches. O, dziękuję. O, możemy sobie podnieść sztylet. Okej, wiecie co? A może tak użyjemy... użyjemy sobie tego. Szybkiej podróży, bo to też jest naprawdę dobre, to jest nawet lepsze.
bo to przynajmniej nam nie będzie zabierało czasu, a gdy jesteśmy naprawdę daleko od celu misji, to lepiej, żeby użyć tego tepania, bo to nam naprawdę wiele daje, przynajmniej co to jest? Co to za znak statku? Chwileczkę, mnie to martwi. Kawka. Mamy już kawkę w sumie. Ale to nieważne. Biegniemy do naszego celu misji, który już jest naprawdę niedaleko. Okej. Pan Walpole, jak mnie mam? Mamy sekwencję drugą, jak zwykle. Dobra. Zobaczymy, co się będzie działo. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Wow. Si, señor Walpole. Entre, por favor. Aha, to Edward zna hiszpański, jak miło. Dziękuję. A następny raz to cię zabije. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Si, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Mordy tam zawrzeć, hiszpańskie debile. Jestem nikim jeszcze. Ale dziwne, że nazywają mnie asasynem. O! Coś znowu słyszałem. Ja ci dam, prymityw. Jak cię zabiję, to inaczej zaczniesz gadać. Dobra, widzę, że tu coś się dzieje. Więc... O kurde, stary! Nie przesadzasz trochę? Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Zapomniałem. Ah, quite. She called you devilishly. Teraz musi kłamać, nie? Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Julianne Ducasse. A ty jesteś ten Julian Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. O cholera. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? Woo, pistol! Your man isn't ready just yet. Yippee-ki-yay, motherfucker! Proszę, czyli teraz trening pistolowy, pięknie. Zastrzel cele. Nie wierzę, że to ja robię. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. Zamknij się. Yeah. I once fought beside a man who carried nine. Teraz tutaj. A, dwa pistole już mamy. Ty, cztery pistole. Dobre. Dobra. Kick, yes? I long for the day where one firearm carries four bullets and not the opposite. Aha. A friend in England really likes James Puckle. He's working on something extraordinary. Dobra. Magnifique. Jest tu gdzieś ammo? Idzie. Hem, dobra. Pomów z gospodarzami. O, mamy od nowa ammo. Proszę, cztery pistole już mamy. Zajebiście to wygląda. Teraz sobie z nim porozmawiamy. Z tym Julianem Ducasse. Zajebiście to wygląda. Where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, cholera. Damaged sadly beyond all repair. Dobre kolejne kłamstwo. Oj, Edward jest zajebisty w kłamaniu. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. To dobrze. Już czuję się epicki. Widzę, że już się Edward wczuwa w asasyna. Idziemy teraz za nimi. Oj, kolejny zajebisty bóg.
Tym razem pistolet w powietrzu. Wow, ukryte ostrze. Pięknie, no, pięknie. Już się robi ciekawiej. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see, the situation is well suited to your skills. Mm-hmm. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Yeah, zajebisty trening. Just quick and clean. Dobra. Okej, okay. Tutaj możemy w pobliżu celu, aby dokonać zabójstwa. Show us another technique. Dobra, spokojnie panowie. Kryjówka psianie, dobra. Zajebisty trening, no jeszcze lepszy chyba niż było to w przypadku naszego poprzedniego bohatera Ezio Auditore. Dobrze. Aha. A, trzeba teraz wejść, tak, dobra. A. No nie. Widzisz, jestem zajebisty. No pewnie, spokojnie. Umiem parkura, zrobię to. Dobra. Najefektywniej chyba będzie to zrobić na tym kolesiu. Albo jak wolicie, zrobię na tym. Jep! Pięknie. Magnifi! Dobrze. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? No pewnie. Jep. Tak jest, tak jest. Fascinating. Przecież jestem asasynem. No to co wy chcecie? Dobra. Kontynuujemy, idziemy dalej. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. Mm. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. Kurde. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. No pewnie. Best of luck with that. Okej. Jakaś kolejna kascenka. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole. Co? Mentor? Has arrived. See. Proszę. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir. I was. Co to jest tym razem? Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but... nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. No, zajebiście, już mam zaufanie czterech idiotów, bo z
ich wyglądu mam wrażenie, że to są templariusze, nie asasyni. No ale to jak tam wolicie. A ten dziedzio to też mi się nie podoba, chyba najbardziej. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain. Nie podobają mi się oni. Sad and corrupted empires. But you are Templars now. The secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Jakie dłonie? Co ty pieprzysz? And remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts. Pierścionki, takie jak miał Heitam, kiedy zabił Edwarda Braddocka. Templariusze. Tak jak przewidziałem to. Chyba. No, templariusze, jak ja to mogłem... jak ja mogłem się przecież nie domyślić. Templariusze, idioci. Oj, Edward, wpakowałeś się w bagno. Nie chcę ci nic mówić złego. Ukończ wyzwanie strzeckie Rogersa, okradnij wszystkich templariuszy. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory. Sorki. A place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of... No, oczywiście, przecież są templariusze, jakby. Nawet wzrok orła mówi za siebie. I to, co oni gadali, zakładali te pierścionki. No, są templariusze. With this device, there would be no secrets among men. No lies, no trickery. Justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? No szybciej się obijajcie z tymi gadaninkami. A man named Roberts, once called a sage. Robert. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. Nie wyjdziemy stąd, póki nie skończą gadać. Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall. Clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Kurde, ale przerąbane. A, nie skończyłem i tego, i tego. A ja mogłem przecież okraść wszystkich templariuszy. Skąd ja mogłem, kurde, wiedzieć? A dobra, ocenię to wspomnienie na... No takie trzy, bo... Byłem jednakże zaskoczony, że mimo wszystko Edward wdał się po prostu wtłoczyć w ścieżkę templariuszy, ale wierzę, że kiedyś Edward z tej ścieżki wyjdzie, ale nie miał wyboru, bo to był jego plan też, dlatego dam 3. No cóż, nie udało mi się tych celi opcjonalnych wykonać, ale co mi tam. Kontynuujemy. Kurde. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Aż nie mogę doczekać. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Zajebiście! No, jeszcze gadają, kurde, ile można gadać? No i zajebiście! Coś ty zrobił, Edward. Zacząłeś się zadawać z templariuszami, czy mnie się tylko wydawało? Coś szybko mi nie uciekłeś. Kurde. Chwileczkę, zaraz im nawiejemy, zanim się poorientują, że ja tu w ogóle jestem.
Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ale kurde, no, no nie spodziewałem się aż takiej po prostu sytuacji, że Edward po prostu zacznie się z nimi zadawać. Chociaż to jest wiadome, że on nie zadaje się z nimi, bo chce, tylko po prostu, bo to był jego plan. I on tak naprawdę po prostu chce ich zmiażdżyć. Chociaż po wyrazie twarzy Edwarda to chociaż wątpię, bo świat się tak naprawdę już zmienił, bo teraz, nieważne, może mieć ukryte ostrze asasyn, templariusz, nie wiem, menel, żul spod ulicy, ktokolwiek, no. Więc tu już nie ma znaczenia, że tylko asasyni mogą mieć ukryte ostrze. Teraz wszyscy posiadają, mogą posiadać. Okej. Co możemy jeszcze porobić w takiej sytuacji? No, ładnie, Edward. Wpakowałeś się w piękne bagno. Ale myślę, że wyjdziesz z tego bagna równie szybko i bez problemu. Jeszcze tutaj trochę poszwędamy się. A może pomożemy piratowi? Ach, mamy nasze ukryte ostrze. Jeb. Dobrze. Ukryte ostrza się ładnie sprawują. Muszę przyznać. Ale szczerze, przydałyby ci się te naramienniki. Tak jak miał to Ezio, czy tam Heitam Connor. Zestawy pistoletów, amunicja, chwileczkę, zestawy mieczy. Francuskie, nie. Zestawy pistoletów, o, może uszkodzenia, zasięg. O, standardowe pistolety z zamkiem kołowym. Muszę zobaczyć, zastanowić się. A picnę sobie takiego pistola. Zobaczymy, co on będzie dawał. Pirackie garłacze. Okej, amunicja. Tutaj mamy wszystko na fulla. Kupimy sobie jeszcze bombę dymną. Dzieła sztuki. No, no nie obchodzą mnie teraz dzieła sztuki, bo to są pierdoły. Okej. Ale tak to teraz mamy. Czekaj, mieliśmy mieć chyba 4 pistole. Dlaczego mamy tylko 2? Z jakiej racji? Chwileczkę, chyba mogę wejść w escape. Wskaźnik postępów, ulepszenia, zestawy mejeczy. Nic. Pozyskano, niedostępne. Aha! Są tylko takie pierduki. Kurde, ile tam tych. Wow, szaty Altaira? Zajebiście. Odzienie myśliwego. Kurde, no. Odzienie Edwarda, legendy. No tu odebraliśmy z tego Uplay, bo tam miałem parę dziesiąt jeszcze punktów unit. To wykorzystałem je. Zestawy pistoletów, mieczy. Wytwarzanie tu jest jakieś. Aha. A, to już musimy mieć takie. O! Mamy motyw z Far Cry'a 3. Czyli też polowanie. Zbierzesz składniki i ulepszasz sobie Edwarda. No, naprawdę pod wrażeniem jestem. Wzięli się za to porządnie. Wskaźnik postępu. Dobra, idziemy. Może odświeżymy sobie tak punkt widokowy i zakończymy odcinek, tak jak to było w przypadku poprzedniego odcinka. O, rzut nożem. Dobra, o to mi chodziło. Dobra, przejdziemy się tam, zsynchronizujemy się z punktem i kończymy, naprawdę, bo im bardziej przedłużam, tym po prostu mam dłuższe odcinki, a właśnie o to chodzi, że nie chcę mieć ich dłuższych. No dobra, tu się chcę tylko dostać. I nic więcej. O Boże. No chodź tu. Dobrze. Szybko zsynchronizujemy się z punktem. Szybciutko, szybciutko. Dobra. Nieważne, że tam są templariusze.
Okej, szybciutko. Okej, dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 4. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Arr, żegnajcie, piraci widzowie, jubi!